O tym, żeby nie zaśmiecać, zarówno my, jak również inne media oraz instytucje mówią wielokrotnie. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku w gminach również ma służyć niwelacji dzikich wysypisk i pojedynczych przypadków zaśmiecania. Jednak jak pokazują chociażby przypadki stosowane przez niektórych mieszkańców Wejherowa, nie pozbyliśmy się w tej dziedzinie nawyku ignorancji i niechlujstwa. Takie sytuacje się nadal zdarzają, pomimo tego, że nie powinny się zdarzać, bo zgodnie z nowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gmina zbiera od mieszkańców nieczystości stałe i praktycznie każda osoba wyprodukowane przez siebie śmieci powinna wrzucić do kubła, no i gmina zobowiązana jest te śmieci wywieźć na wysypisko, ale dzieje się inaczej. Niektórzy chyba z przyzwyczajenia nadmiar wyprodukowanych przez siebie śmieci, głównie te pochodzące z remontów mieszkania, wywożą do lasu, albo co niektórzy jeszcze wpadają na wspaniały pomysł, co ostatnio żeśmy odnotowali na ulicy Strzeleckiej, że po prostu kierowca przyjechał, przywiózł swoje śmieci i na parkingu dla pojazdów samochodowych te śmieci po prostu spalił. Na zwróconą mu uwagę przez świadka zdarzenia, że nie można rozpalać ogniska i spalać śmieci na parkingu, sprawca mocno się oburzył. Jednak na nic dały się nerwy, ponieważ świadek wykonał zdjęcie pojazdu i kierowcy, który nim przyjechał. Sprawca śmieciowego paleniska niebawem otrzyma zaproszenie do Straży Miejskiej. Wejherowska jednostka prowadzi także czynności wyjaśniające w sprawie zaśmiecania lasu przy ulicy Norwida w Wejherowie. Najwięcej takich przypadków notujemy na obszarach leśnych, na skraju lasu przy ulicy Norwida, na ulicy Fenikowskiego, jak również jedna z osób spadła na wspaniały pomysł i śmieci wywiozła na kalwarię wejherowską. Ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć, że można być tak bezmyślnym człowiekiem i wywieźć śmieci swoje w miejsce kultu religijnego. Mieszkańcy Wejherowa są tym faktem zbulwersowani. Za zaśmiecanie lasu i miejsc publicznych stosowane są bardzo wysokie grzywny, do 500 zł. Jeżeli sprawca odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafia do sądu, a ten może nałożyć karę nawet do 5000 zł.